Madonna wystąpi 1 sierpnia w Warszawie, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy powinna wystąpić wtedy? Jest to dla mnie bez różnicy. Myślę, że bardzo fajnie, że występuje i nie wiążę w ogóle tych wydarzeń razem. Nie mam nic przeciwko temu, żeby występowała w Warszawie 1 sierpnia akurat. Wątpię, żeby ona była specjalnie świadoma tego, że dla nas to jest jakieś święto. Była ta walka, krew się lała, a tutaj nagle koncert, to tak trochę nie pasuje. Dlaczego nie? No powinna wystąpić, przecież po to walczyli, żeby mogła, no tak? Tak, powinna wystąpić. Ja nie jestem fanem Madony, nie jest to moja muzyka, ale uważam, że jeżeli jest tyle fanów, którzy chcą ją zobaczyć i ona tu przyjeżdża, to jak najbardziej. Jest to dzień narodowy, w którym kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie i jesteśmy przeciwko temu. Powinna wystąpić na tym koncercie, chociaż jest data troszkę kontrowersyjna, tak samo jak 4 lata temu, kiedy wystąpiła 15 sierpnia. Tak, jak najbardziej. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ona występuje w dniu kontrowersyjnym, także nie ma żadnego problemu. Nie koliduje to z naszym świętem. To jest taki dzień, wie pan, do świętowania, a nie do takich koncertów. Są takie koncerty, są inne dni, na przykład w najbliższą sobotę, dlaczego nie? Madonna jest artystką, jest piosenkarką, a nie księdzem, który ma występować w kościele. I uważam, że to jest trochę... Polacy, niektórzy popadają w paranoję i absurd, sądząc, że taki koncert nie może się odbyć. To jest wolny kraj, więc każdy robi co chce. Madonna nie śpiewa na powązkach, więc nie ma żadnego problemu. Sam idę na Madonnę, więc uważam, że to jest paranoja. Łączenie religii z piosenkarką to jest głupota. Czyli można i świętować, i obchodzić rocznicę? Oczywiście, i się bawić z muzyką Madonny. Powinniśmy to uczcić między sobą, tak, Polakami, a nie żeby... Kobieta z Ameryki przyjeżdżała i do nas śpiewała w ten dzień. A ty sama się wybierasz na koncert? Tak. Chociaż jestem katoliczką i słyszałam wiele protestów na ten temat. Można połączyć i święto, czy jest to święto religijne, czy jakieś nasze narodowe z występem Madonny. Nie ma z tym żadnego kłopotu. Trzeba zobaczyć ten koncert i trzeba mieć swoją własną opinię na ten temat. Osoby, które chcą odwołać koncert, tak naprawdę no, nie liczą, są trochę zaślepione. Ideologicznie. Też się wybierasz? Oczywiście, koniecznie, trzeba to zobaczyć. Zresztą już trzeci raz, byłem właśnie w Rzymie na koncercie. Teraz byłem 15 sierpnia. Nie widzę żadnego problemu, żeby Madonna śpiewała. Była afera, gdy powiesiła się na krzyżu, było to w Rzymie. Też było głupie, ludzie tylko zwrócili uwagę na to, że Madonna wisi na krzyżu, a nie to, co chciała pokazać, że 12 milionów dzieci jest chorych na AIDS. To miało dać wyraz, to jest coś mocnego. Symbol krzyż dla wielu ludzi, więc ona chciała tym zwrócić uwagę, a nie zadwić z krzyża czy Pana Jezusa. Czy jest to drwina z Polaków? Nie, na pewno nie. Nie, na pewno. Nie. Czy Madonna drwi z Polaków? To pytanie do Madonny.